Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na kanale Klatek Vlog. Dzisiaj, słuchajcie, dzień piękny, pięknie rozpoczęty, ponieważ obudziłam się, a za oknem naprawdę dużo śniegu. Wczoraj wieczorem zaczął sypać, dzisiaj rano się obudziłam i naprawdę nasypało, utrzymał się, także cudownie. Ja jeszcze bez makijażu, w bluzie z nowej kolekcji Wowko, biegnę się pomalować, zjadłam teraz śniadanie, biorę ciuchy, które spakowałam wczoraj i jedziemy na sesję. Robimy dzisiaj sesję zimową. Jak jeszcze nasypał śnieg, to ten klimat będzie, mam nadzieję, niesamowity, także na moim Insta już niedługo efekty. Zapewne jak oglądacie tego vloga, to już jakieś fotki są na Instagramie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie lajka pod postem. No i zapraszam Was na dzień ze mną. Przyjechałyśmy już na pogorie. Zobaczcie, ile jest śniegu. Ja mam taką zimową, mocną stylówę. Na nogach mam, zobaczcie, moonbootsy. Pierwszy raz w tym sezonie odpalone, bo nie miałam okazji być w górach nigdzie. A teraz, zobaczcie, nasypało u nas tyle śniegu, że można śmiało wykorzystać. Patrzcie, jak pięknie. Jesteśmy na pogorii. Słuchajcie, jesteśmy mega zadowolone z Angeliką z FOD, prawda? Yes. Super, naprawdę wychodzą super, bo sypie śnieg teraz normalnie, zobaczcie. Normalnie lecą płatki śniegu i na fotach to widać, więc wbijajcie koniecznie na Instagram i zerkajcie, bo pierwsza fota jest już opublikowana, także no, serio warto, bo jesteśmy mega dumne z tego, co wychodzi. Lecimy zmieniać stylówkę, jedziemy w nowe miejsce, szukamy teraz ośnieżonych choinek, bo choinki pięknie wyglądają, ośnieżone. Tutaj mamy na pogorii choinki, to prawda, ale zobaczcie, przy placu zabaw i takie małe, biedne trochę, więc no musimy znaleźć coś z może trochę gęstszy taki lasek. Będzie to wyglądało lepiej. Przyjechałyśmy teraz do parku na zieloną i zobaczcie, jak sobie śnieg, po prostu na twarz wali jak szalony. Jest przepięknie biało. I no, widziałyśmy teraz przed chwilką, jak jechałyśmy, że pan z dzieckiem budował bałwana, lepili bałwana i właśnie mówimy, że ten śnieg jest chyba taki, że bez problemu, no, ulepi się kulkę. Teraz super, ej! Boję się o aparat potem. Wróciłyśmy z sesji, słuchajcie, widzieliście, jak sypał śnieg mega mocno. Ja jestem cała rozmazana, mi się normalnie tusz rozmazał, włosy mam, jakbym wyszła spod kąpieli. Jesteśmy tak zmarznięte, że wracamy, ciepła herbatka, obiadek. No i działamy dalej, jakby kolejną część sesji już robimy w studiu. No i będziemy robić głównie fotki do Wowko. Ale dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, pokażę Wam jeszcze furę, nowy samochód. Także zaraz zjem i pokażę Wam. Ubraliśmy się i słuchajcie, idziemy Wam pokazać samochód. A tak jak mówię, mamy nowego Mercedesa, tak jak widzicie po tytule. Pokażę Wam, co to za Mercedes, ogólnie Kasper nim jeździ na co dzień teraz. Jesteś zadowolony? No to jest moja mała wyścigówka, taka idealna do miasta, bo nie jest duża, ale jest mała i jest bardzo szybka, zwrotna. No. I akurat jest idealnie przygotowany pod to, żeby Wam pokazać, jak wygląda, nie ma rejestracji, więc nie zlokalizujecie potem Kacpra. To właśnie ten Mercedes! Spodziewaliście się pewnie czegoś innego? Także auto tak jest właśnie. Jest dostosowane do rozwożenia paczek z Wowko, dlatego że mamy od razu... coś się leje. Złożone fotele, także auto jest pojemne. Cała kolekcja ostatnio ubrań się tutaj zmieściła, nawet na fotelu pasażera. Pięknie. Cóż więc? Masz w ogóle czerwone wnętrze, pochwal się, bo to jest, wiesz... Mam czarny sportowy pas na dole, żeby rdza nie wychodziła. Generalnie jest to auto za 3000 i plus jest tego taki, że nawet jak go ktoś zarysuje, to nie wiem, bo nie znajdę tutaj nowej rysy, bo jest ich aż tak dużo. To jest środek. Jest porządek. Jest widzę. Porządek, tak. Posprzątałem specjalnie na nagrania. Jest nawet szyberda. To był sarkazm, tu nie ma porządku, ale dobra. Wiesz, to było chyba wcześniej. Ale jest zamieszka Wowko, to jest najważniejsze. Gdzie jest? I patrzyła. A tu, dobra. Którego nie można używać, bo naprawa kosztuje tyle, co samochód. Aha. Więc tego nie używam, ale cofnę tego. Masz dużo miejsca? Słuchajcie, ogólnie chłop prawie 2 metry, ma tutaj dość ciasno, nie ukrywam. Że jak hamuję, no to uderzam o sufit, nie? Ale to dlatego, żeby mi było... Dobrze, że masz czapkę. Tak. Czekajcie, cofnę.
ale z przodu wygląda dobrze, on się z przodu całkiem nieźle prezentuje. Tak, tutaj jest trochę trzeba odśnieżyć. Natomiast, nogami? Tak. To twoje jest, uderzenie? Nie wiem. No słuchajcie, auto do miasta, coś mu odpada. Mało pali? Nie, pali 10 litrów na 100. Miał palić mało, ja nie wiedziałam o tym. Ale pali duchę. Co ty gadasz? Pali bardzo dużo. Ale nogę też mam ciężką. Ale to on pali wiele, on prawie tyle co Audi nasze. Taka fura, bo jest szybki. O masakra. To jest duży zabójczy silnik. Ja myślałam, że on mniej pali. No i tutaj co? Elektryczne szyby z przodu, mam podgrzewane lusterka, tylko nie wiem jak je wyłączyć, bo się zorientowałem. Ciągle masz podgrzewane? Ciągle, poważnie, ciągle są podgrzewane. No pięknie. No i powiem tak, tutaj jest redukcja masy sportowa, jak widać. Masa wrogiem przyspieszenia, także jest redukcja. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jak za 3000... Jesteś zadowolony? Nie ma co się więcej spodziewać. Tak, opony mamy nowe. Kupiliśmy nowe opony 700. Zimóweczki. Zimóweczki, bo wcześniej były z kolcami ze Szwecji. A troszkę nie można na takich jeździć. No i co, no... Śmigasz. Jeździ, zapier... No powiedzcie sobie... Kacer nim rozwozi baczuszki dla to was, także... Jak na miasto, niepotrzebne nam jest drugie lepsze auto. Jedno jest w miarę... Starcza. Dokładnie, to dla mnie idealne. Dobra. Tu nie ma niestety zamka. Ale przynajmniej są zamknięte. Nikt się nie włamie, jak nie ma zamka. Tak. Git. I my teraz, słuchajcie, jedziemy do cukierni. Takiego miejsca, gdzie tworzą się nasze słodkości do sesji. Tak jak wam mówiłam, będziemy robić sesję dla Wowco. No i potrzebujemy tam mieć właśnie ładne, takie fotogeniczne, insta-friendly słodkości, donaty, ciasteczka, nawiązujące do najnowszej kolekcji, która jest na stronie Bakery. Także właśnie jedziemy, pokażemy wam co nieco, jak będziemy je odbierać, pokażę wam to miejsce, gdzie to jest, jak jesteście z okolicy Dąbrowy, Katowic, to polecamy. Jestem na Alei Majakowskiego. No i właśnie miejsce, z którego odbieramy słodycze, nazywa się Blueberry Cakery. Lecimy je odebrać. Widziałyśmy już mały spoiler. Dostałyśmy zdjęcie, jak wyglądają donaty. Wszystko jest super, także odbierzemy i się przekonamy. Oczywiście pokażę wam, jak się prezentują. No i będziecie widzieć finalnie na sesji, na zdjęciach. Różki. Ojej, jakie piękne. Zobaczcie. Obiecane donatki. Odebrane na Alejach Majakowskiego, tak jak wam mówiłam, chyba mówiłam, ale powiem jeszcze raz najwyżej. Pani Jagoda bardzo sympatyczna. Będziemy cykać. Jedziemy teraz po Wiktorię, ponieważ Wikę też będziemy wykorzystywać na sesji do zdjęć. Mamy już naszą modelkę kolejną. Hejka. Wika jest z nami, zmierzamy prosto do biura i robimy fotki. I słuchajcie, sesja, tak jak mówiłam wam, w studiu. Robimy jednak na takim jasnym tle. Wika właśnie w bluzie, hoodie, donut i kosmetyczka nasza z prezentami. Wowkołowa. Działamy, naprawdę mamy sporo pracy, a mało czasu, więc nie miałam za bardzo czasu nagrywać, ale będą efekty już niedługo na Insta, Wowco, na stronie. Kończymy właśnie pracę w biurze. Jeszcze będę pracowała w domu przy komputerze, ale zobaczcie, jak dalej sypie. Jest godzina jakoś przed 19, po 18. A dalej takie wielkie płaty lecą, że normalnie widać je w kamerze. Nieźle. No, ale biegnę do samochodu, wracam do domu, no i tak jak mówię, jeszcze będę pracowała trochę zdalnie z komputerka. Mam trochę jeszcze do porobienia, no powiem wam, że ogólnie mamy mega, mega intensywny czas. Myślałam, że styczeń będzie troszkę mniej intensywny niż był grudzień, a tu wychodzi na to, że no nie jest za bardzo. Jest faktycznie mega, mega dużo pracy. No, ale dobrze, lepiej jak coś się dzieje. Podjechałam pod dom i chciałam wam jeszcze pokazać, jak wygląda mój bagażnik po sesji. Tutaj paczki PR-owe, które dzisiaj przyszły, wielka torba z Ikei, wielka torba z Auchan i masa stylówek na zmianę. I w jednej z paczek przyszło do mnie uzupełnienie zapasów, białeczka od Filozofii, Nutrella, przepyszne, cztery zapachy, czekolada zwykła, biała czekolada, truskawka bodajże, tak, truskawka i ciasteczkowy. I powiem wam, że ogólnie nie jestem za bardzo fanką białek, tak te uwielbiam. Są naprawdę bardzo smaczne, czy z wodą, czy z mlekiem, mega, mega mi smakują. I jeszcze na szybko z przedpokoju. Ja te
białka dodaję sobie najczęściej do omleta, do owsianki. Wiadomo, piję też normalnie z mlekiem czy tam z wodą, ale super też smakują w połączeniu właśnie z jakimś omlecikiem, owsianeczką, ryżanką, jaglanką. Fajnie tak poprawiają smak. Jak pracuję sobie przy komputerze, jeśli wyrobię się tak 21 z pracą, to mam w planach jeszcze dzisiaj rozebrać choinkę i ją złożyć, żeby jutro ją już zawieźć do biura. Miałam to zrobić w poniedziałek, ale serio, ten tydzień był po prostu tak zwariowany. Ja przez ostatnie 3 dni w ciągu pracy, od tej mniej więcej 10 do 18, 19, nawet czasami zapominałam iść do toalety się wysikać. Po prostu nie miałam czasu, bo ciągle coś się działo. Także serio, no trochę mamy tych obowiązków. Ale no, tak jak mówię, jak jeszcze dzisiaj będę miała siłę i wyrobię się do 21, to jeszcze rozbiorę tą choinkę, ale już tego nie pokażę Wam na vlogu, bo vlog już musi lecieć do montażu, żeby mógł być opublikowany nazajutrz, w czwartek. Także już teraz się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nasz nowy samochód Wam się podoba. Tak jak kaser powiedział, nie był drogi, zapłaciliśmy za niego 3000, ale ja w ogóle nie wiedziałam, że on tak dużo pali. Ja myślałam, że on pali tak około 8 maksymalnie, takie małe autko. No ale jednak jest już wiekowy, no i pewnie silnik gdzieś tam pochłania więcej tego paliwka. No nie wiem, ja tam się nie znam na takich mechanicznych sprawach, ale tak podejrzewam. No trudno, nie kosztował dużo, więc teraz musimy płacić więcej za paliwo. Dobra, nie rozgaduję się, bo serio mam jeszcze dzisiaj dużo pracy przy kompie. Także spadam, buziak i widzimy się w kolejnym vlogu w niedzielę. Pa!